a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i dzisiaj Was zapraszam na haul zakupowy z Pepco. Jak widzicie przede mną tutaj w koszu znajduje się kilka rzeczy, które kupiłam na obecnej wyprzedaży minus 30%. I zacznijmy może od tego, co znajduje się tutaj w tym koszyku. Mianowicie mam tutaj akcesoria do łazienki. Ja od jakiegoś czasu właśnie zastanawiałam się nad zmianą właśnie tych rzeczy do łazienki i długo nawet wybierałam. Nie mogłam się tak naprawdę zdecydować, a że tutaj była promocja, więc stwierdziłam, że czemu nie, w razie czego to zawsze można oddać, jakbym jednak wybrała w ciągu tych 3 miesięcy coś innego. I kupiłam w dwóch kolorach, a zaraz Wam powiem dlaczego. Kupiłam w kolorze różowym i kupiłam w kolorze szarym. W kolorze różowym wybrałam na początku. Bardzo mi się ogólnie, od jakiegoś czasu mi się bardzo spodobał ten kolor, już chyba nawet te akcesoria do łazienki na półce Pepco stoją od jakiegoś czasu i wzięłam sobie właśnie ten komplecik. Tutaj mam mydelniczkę, pojemnik na mydło, a tutaj mam w kolorze szarym i ten produkt wybrałam, już tak naprawdę już płaciłam za zakupy, ale mi tam jeszcze coś tam zaświtało i stwierdziłam, że sobie dobiorę. I tak, jeżeli chodzi o ten róż, to sobie tak pomyślałam, że fajnie by było jakby w tej łazience to się troszeczkę odznaczało. Szara łazienka, różowe akcesoria, więc na pewno fajnie by to wyglądało. Natomiast potem stwierdziłam, że jednak nie i fajniej by było, jakby to się jednak troszeczkę stopiło z tą ścianą. A w końcu to wyszło tak, że wzięłam i ten komplet, i ten komplet. I tutaj już Wam mówię ceny, nie będę się rozgadywać. 7,99 za sztukę. Oczywiście minus te 30%, więc wychodzą naprawdę tak, no, nieduże pieniążki. Myślę, że nawet fajne te produkty. Fajne te pojemniki. I oczywiście mam tutaj jeszcze obowiązkowo kubeczki. Kubeczek mam szary i kubeczek mam różowy, także też również bardzo fajne. Zawsze można sobie pomieszać, wcale nie musi być jednakowy, może być, no ale nie wiem, jeszcze się zastanowię. Ogólnie to zależało mi, żeby mieć cały komplet jednakowy. Więc dobrałam sobie oczywiście dwa kubeczki, jeden szary, jeden różowy i kubeczki po 4,99 i wzięłam sobie tutaj jeszcze szczotkę do WC, niestety tylko w kolorze różowym była, w kolorze szarym już nie było, już były wykupione. Myślę, że może jeszcze w drugim Pepco jak pojadę, to sobie dokupię, miejmy taką nadzieję, no pod warunkiem, że zostawię sobie ten szary komplet, bo jak nie, to po prostu zostawię sobie różowy. No jeszcze nie wiem, zastanowię się. I ta szczotka kosztowała 14,99, więc też niedużo. No nie wiem, czy zostawić sobie szary, czy zostawić sobie róż. Dajcie oczywiście znać, który Wy byście wybrali kolor. Czy raczej szary, żeby to Wam się stopiło razem z łazienką, czy raczej różowy, żeby to troszeczkę się odznaczało. Jeżeli chodzi o kolor różowy, to mój mąż trochę kręcił nosem, ale niestety musi się z tym po prostu pogodzić. Następnie mam tutaj bardzo fajną tackę, którą tak naprawdę jakiś czas temu chyba kupiłam bardzo podobną i niestety musiałam oddać, bo jak położyłam na stół, to troszeczkę się chybotała i jednak mi to troszeczkę przeszkadzało. Oddałam, myślałam, że sobie po prostu tylko wymienię, natomiast nie było i musiałam zwrócić i potem były jeszcze te tacki nawet, ale tak jakoś zawsze sobie wybrałam coś innego i ta tacka poszła na dalszy plan. Natomiast teraz stwierdziłam, że są te tacki, jest wyprzedaż, ta minus 30%, więc stwierdziłam, że sobie kupię i wybrałam sobie taką przepiękną, białą, metalową tackę, bo to jest metalowa tacka. Przepiękny wzorze, tutaj mamy, jak widzicie, spód, przepiękny taki wytłaczany wzór. Jest to oczywiście malowana chyba farbą, tak,
Tak, ale ja myślę, że naprawdę z nią nic się nie będzie działo, nie będzie nam rdzewieć. Z tego, co się orientuję u innych dziewczyn, to te tacki są naprawdę wytrzymałe. Oczywiście tutaj brzeg ażurowy, przepiękny naprawdę. Jeżeli postawimy po prostu tutaj coś, nie wiem, jakieś figurki czy coś, bo pewnie kojarzycie, że te tacki to przeważnie są na to, żeby postawić jakiś flakonik czy jakąś figurkę, czy po prostu zrobić sobie tutaj jakąś aranżację na stole. Włożymy lampeczki czy coś, przepiękne światło będzie nam tutaj się wydostawać. Także u mnie taki po prostu pomysł na to jest. I jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zarysowaniem stołu, to również tutaj mamy bardzo fajne takie stopki. One są z takiej pianki, więc na pewno nam ta tacka nie porysuje ani blatu, ani stołu, więc na pewno bardzo fajna sprawa. I ta tacka kosztowała 19,99, więc minus 30% to chyba będzie koło 13 zł. No, jak się mylę, to wiecie, w pamięci to jest całkowicie inaczej się liczy niż na kalkulatorze. Ale tak Wam powiem, że z tej tacki jestem bardzo zadowolona i ta tacka wyląduje u mnie chyba na stole w jadalni. We vlogu pewnie Wam, bo z tego co pamiętacie, kupiłam bardzo przepiękne firanki w takie pomponiki. Pewnie jak oglądacie moje haule zakupowe, to kojarzycie. Przepiękna firanka, naprawdę, możecie się nawet cofnąć, a jak nie, to na pewno pokażę w którymś vlogu, jak wisi ta firanka, no po prostu jest przepiękna. Tak sobie nawet myślałam, że jak ją po prostu wyjmę i okaże się, że jednak nie jest taka, jak sobie wyobrażałam, to po prostu oddam. Niby prezent, ale to taki, wiecie, od bliskiej osoby, więc na pewno by się nie obraziła. Natomiast firanka wygląda przepięknie. I naprawdę jestem z niej zadowolona. Nawet byłam teraz i zwracam uwagę na te firanki, bo chciałam sobie jeszcze kupić tutaj właśnie do salonu, ale już nie było. Nie było. Szkoda, może jeszcze będą, może jeszcze trafię, to sobie na pewno dokupię. Także kochani, tacka kupiona będzie na pewno ją nieraz zobaczycie, albo na jakimś filmiku po prostu z dekoracjami. Także przepiękna. Następnie mam coś, co tak naprawdę wybrał sobie mój mąż. No, powiedzmy. Są to kostki do napoju, są to kostki do mrożenia. I te kostki, już Wam mówię, cenę 3,99 minus 30%, to chyba około 2 zł kosztowały. Bardzo fajne, już Wam tutaj otworzę, pokażę Wam, jak one wyglądają. Tutaj jest winogronko. Tutaj mamy cząstkę pomarańczy. Też taka bardzo fajna. Tutaj sobie wyjmę, dostanę sobie banana. Jak ktoś lubi sok bananowy, fajnie to nawet będzie wyglądać jak sok bananowy i wrzucimy takie kostki w kształcie bananów. I na samym końcu mamy truskawkę do kompociku z truskawek albo sok truskawkowy, albo nawet woda mineralna. Pokażę Wam jeszcze dwa kosze, które kupiłam, koszyki do kompletu z tym, co kupowałam wcześniej. Już Wam zaraz wszystko pokażę po kolei. Może zacznijmy od tego dużego. Tutaj sobie odłożę, żeby nie upadło. Zacznijmy od tego dużego. Ten duży, jak go kupiłam wcześniej. Już Wam 1000 razy pokazywałam. Te kosze jeszcze są. Nawet chyba w Nowej Gazetce bodajże. Chyba jako nowość tam, no, no wiadomo, no wcześniej były i teraz też są. W każdym razie, z tego co pamiętam, te kosze po 30 zł, te duże, on jest naprawdę taki spory, bardzo fajny, bardzo wytrzymały, bardzo ładnie się prezentuje, też ze względu na tą rączkę, która jest moim zdaniem nawet dosyć ozdobna. Kosz sprawdza się u mnie rewelacyjnie, tak naprawdę na wszystko. Trzymam w nim a to poduszki, a to na przykład rzeczy do prasowania, a to na przykład jak mam za dużo pranie, czy posegreguję, czy coś, to te kosze mi naprawdę się bardzo sprawdzają. No po prostu są rewelacyjne i tak naprawdę nie żałuję, że kupiłam. Te kosze są akurat teraz na wyprzedaży i do tych koszy, do tego kosza dokupiłam sobie takie dwa
mniejsze, mniejsze takie zwykłe koszyczki. Tutaj jak widzicie już nie ma tego ucha, chociaż przy takich myślę, że wcale niepotrzebne. I te kosze kosztowały 7,99, więc no nie wiem, około 5 zł na pewno za taki koszyk dałam. Bardzo fajny, ja mam akurat tutaj, jak widzicie, dwa kupiłam. I te kosze kupiłam z przeznaczeniem do łazienki. Również tutaj na dół. Pod grzejnikiem mam taką półkę, na której tak naprawdę jest wszystko. I stwierdziłam, że warto by po prostu jakoś te rzeczy uporządkować. Już nawet przymierzałam, czy te kosze będą po prostu pasować i pasują po prostu jak ulał. Świetnie wyglądają i myślę, że wykorzystam je na różne płyny, żeby one po prostu nie stały jakoś, wiecie, przypadkowo poukładane. Myślę, że naprawdę będą fajnie się sprawdzać, będą fajnie wyglądać i no super są. Mi się naprawdę podobają. Materiał przetestowany, bo to jest tego samego materiału, co ten duży kosz. No po prostu są świetne. Jeszcze były takie średnie, właśnie z tymi uszami, ale ceny niestety Wam nie powiem, bo nawet nie zwróciłam uwagi, bo akurat te mi tylko wpadły w oko. Chciałam sobie po prostu je kupić. I ja, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że coś z tych rzeczy Wam się spodobało. Mam nadzieję, że pomożecie mi wybrać kolor do łazienki, czy różowy, czy szary. Bardzo czekam na Wasze komentarze oczywiście. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik spodobał, jeżeli lubicie hole zakupowe i byście chcieli, żeby ich było więcej na kanale. Pamiętajcie oczywiście, aby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco z tymi filmikami. I kochani, jeszcze zapraszam Was na ten drugi kanał o gotowaniu, jeżeli lubicie gotować, jeżeli szukać fajnych pomysłów na obiad, tak jak ja czasami, to oczywiście zapraszam, żeby się dzielić ze mną przepisami, żeby się dzielić ze mną tym, co Wy gotujecie, co lubicie, czego nie lubicie. I ja, kochani, żegnam się już z Wami i do zobaczenia.